poproszę kawę. Albo nie, da mi pan herbatę, tylko gorącą herbatę. Właśnie tak sądziłem. A więc pan, człowiek zrównoważony i spokojny, spóźnił się na pociąg. O minutę. Przychodzę na stację i widzę, jak mi ucieka sprzed nosa. Mógł pan dogonić i skoczyć w biegu. No, zdawałoby się. Śmiechu warte, wiem. Gdyby na litość boską nie te wszystkie sprawunki, paczki i paczuszki, obładowane jak osioł. Ale kobiety, te ich wieczne polecenia, polecenia bez końca. 3 minuty, proszę mi wierzyć, od chwili, gdym wysiadł z taksówki, zajęło mi nawiązywanie na palec pętelek, tych wszystkich paczek. Na każdy palec po 2 pętelki. A wie pan, co ja bym zrobił na pańskim miejscu? Zostawiłbym je w taksówce. O, niech Bóg zachowa. A cóż by na to powiedziała żona? A córki? I ich wszystkie przyjaciółki? Powstałby rwetes, a ja bawiłbym się znakomicie. Bo pan chyba nie wie, co to znaczy kobiety na letnisku. Ale wiem, proszę pana. Właśnie dlatego, że wiem. Wszystkie powiadają, że na wsi niczego im nie trzeba. Żeby tylko to. Gotowe jeszcze utrzymywać, że jadą tam ze względu na oszczędności. Potem ledwo znajdą się na letnisku. Im brzydsza i brudniejsza wioska, tym bardziej prześcigają się, żeby ją ozdobić. Dalej w ruch wszelkie możliwe fatałaski. Ach, kobiety, drogi panie. No, ostatecznie to ich żywią. Gdybyś tak zajrzał do miasta, potrzebuję tego i owego. Mógłbyś także, gdyby ci nie było trudno. Dobre sobie, co? Nie było ci trudno. A potem, skoro już tam będziesz, przechodząc obok, no jakże chcesz, moja droga, bym w 3 godziny zdołał załatwić wszystkie sprawunki. A nie przesadzaj, bardzo proste, jak weźmiesz taksówkę. Bieda w tym, że wybrawszy się tylko na 3 godziny, nie zabrałem ze sobą kluczy od mieszkania. To dobre. I przez to? Zostawiłem tę całą górę paczek i paczuszek w przechowalni na dworcu. A sam poszedłem na obiad do restauracji. No potem, żeby trochę ochłonąć z rozdrażnienia, do teatru. Upał był niesamowity. A po wyjściu nie wiem, co z sobą zrobić. Iść się przespać do hotelu. Dochodzi 12. O 4 rano mam pierwszy pociąg. Dla marnych 3 godzin snu zbyteczny wydatek. No i przyszedłem tu. A teraz na odmianę znów leje. Co za lato. Dziękuję. Prosiłem o gorącą. Tej kawiarni nie zamykają, prawda? Nie, nie zamykają. Wszystkie paczki zostawił pan na dworcu. Tak. A bo co, czy nie są one tam pewne?
Wszystkie były dokładnie obwiązane sznurkiem. Nie, nie o tym myślę, tego nie utrzymuję. Obwiązane sznurkiem. Wyobrażam sobie z tą szczególną zręcznością właściwą subiektom przy pakowaniu zakupionych rzeczy. Widział pan ich ręce. Aż miło popatrzeć. Biorą podwójny wielki arkusz papieru, różowy, śliski, tak gładki, że sam jego widok już jest przyjemnością. Chciałoby by się go przytknąć do twarzy, chłonąć zapach świeżości. Rozkładają go na ladzie. Potem gestem niewymuszonym, pełnym elegancji, układają po środku lekki materiał, równo złożony. Grzbietem dłoni unoszą z spodu jeden brzeg papieru, potem wierzchem drugi i z wdziękiem już tylko dla umiłowania samego kunsztu dokonują na nim zagięcia. Potem z jednej i z drugiej strony składają rogi w trójkąt i chowają pod spód. Wyciągają rękę do pudełka ze sznurkiem, odmierzają potrzebną długość i wiążą tak szybko, że nim człowiek zdoła ochłonąć z podziwu nad ich zręcznością, już wręczają panu gotową paczkę do włożenia na palec. Widzę, że pan wiele uwagi poświęcił sklepowym subiektom. Ja? Drogi panie, całe dnie na tym trawię. Mogę godzinami patrzeć przez szybę na to, co dzieje się w sklepie. Zapamiętuję się wtedy. Zdaje mi się, że jestem... Chciałbym być jedwabiem, tą lamówką, tą czerwoną czy niebieską wstążką, którą subiekci po odmierzeniu... Widział pan, jak to robią? Zwijają dookoła kciuka i małego palca, rozstawionych na odległość 8 cm, po czym wkładają do torebki. Przyglądam się potem klientowi, czy klientce, którzy wychodzą ze sklepu z paczką zawieszoną na guziku, albo trzymaną w ręku, albo niesioną pod pachą. Obserwuję ich, dopóki nie znikną mi z oczu, wyobrażając sobie, ile rzeczy ja sobie wyobrażam, nie ma pan pojęcia. Ale to mi służy. Służy mi. Służy panu? Przepraszam, co? Czepiać się wyobraźnią, myślą, czepiać się życia, wnikać, ustawicznie wnikać w cudze życie, byle nie w życie ludzi, których znam, nie w ich życie nie potrafiłbym, do tego czuję wstręt, w życie obcych, dookoła nich swobodnie mogę osnuwać wyobraźnię i to wcale niedowolnie, ale biorąc pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, uchwycone w tym czy tamtym człowieku. I żeby pan wiedział, ile i jak pracuję, jak dalece udaje mi się zagłębić w ich życie. Widzę dom tego czy owego, żyję w nim, oddycham, nawet czuję. Zna pan ten specyficzny, swoisty zapach każdego domu, pańskiego, mojego. We własnym domu go nie czujemy, bo w nim tchnie nasze życie. Czy pan mnie rozumie? Widzę, że pan potakuje. Potakuje. Bo sądzę, że nie mała to przyjemność wyobrażać sobie tyle rzeczy. Przyjemność? Dla mnie? No, tak sądzę. Jaka tam przyjemność. Niech mi pan powie, czy pan był kiedyś na konsultacji u jakiegoś wziętego lekarza? Ja? Nie, a po co? Nic mi nie dolega. Proszę się nie denerwować. Pytam, żeby wiedzieć, czy pan widział poczekalnię, gdzie czekają pacjenci na swoją kolejkę. Tak, kiedyś wypadło mi... towarzyszyć córce cierpiącej na nerwy. To mi wystarczy. Te salony, powiadam. Zwrócił pan uwagę na te kanapy?
pokryte ciemną materią, staromodne te wyścielane krzesła, nieodpary, te fotele, rzeczy nabyte okazyjnie, na wyprzedaży, wstawione wyłącznie dla pacjentów, nie należące do reszty mieszkania. Pan doktor ma dla siebie, dla przyjaciółek swojej żony zgoła inny salon, bogaty, wspaniały. Chciałbym wiedzieć, czy będąc tam z córką, przyjrzał się pan uważnie fotelowi albo krzesłu, na którym pan siedział czekając? Ja nie, istotnie. Bo pan nigdy nie był chory. Zresztą sami pacjenci rzadko kiedy zwracają uwagę, pochłonięci własną chorobą, ale ileż to razy wpatrują się w swój palec, wchodzą z nim po poręczy, politurowanej poręczy fotela i obserwując pojawiające się co chwilę smugi, myślą i nie widzą. Ale za to potem, już po wyjściu z gabinetu lekarza, jakie wrażenie robi na nas fotel, na którym siedzieliśmy przed chwilą, czekając na wyrok, na diagnozę swojej choroby. No widzimy fotel zajęty przez jakiegoś innego pacjenta, cierpiącego na nieznaną mu jeszcze chorobę, albo pusty, czekający na kogoś, kto go zajmie. Ale co tu ja chciałem powiedzieć? O czym to mówiliśmy? Ach tak, o przyjemności wyobrażania sobie. A czemu przyszła mi na myśl poczekalnia lekarska, gdzie pacjenci czekają na konsultację? Nie widzi pan związku? Ja także nie. Ale faktem jest, że przywodzenie na myśl pewnych obrazów przez inne, dalekie, pozbawione, zdawałoby się jakichkolwiek powiązań, jest tak swoiste dla każdego z nas, że jeden człowiek nie zrozumiałby drugiego, gdyby w rozmowie starał się ich uniknąć. Ale związek, uważa pan, może być ten. Czy fotele czułyby jakąkolwiek przyjemność, wyobrażając sobie, kim jest pacjent, który w nich zasiada, jaka nurtuje jego choroba, dokąd pójdzie, po co przyszedł? Żadnej przyjemności, ja także nie odczuwam żadnej przyjemności. Przychodzi tylu pacjentów, a te biedne fotele są po to, żeby je zajmować. A więc zajęcie podobne do mojego. Raz zajmuje mnie ten, raz tamten. Dziś na przykład zajmuje mnie pan. Ale proszę mi wierzyć, nie odczuwam żadnej przyjemności z powodu pańskiego spóźnienia się na pociąg, niepokojów pańskiej rodziny na letnisku, czy wszelkich innych kłopotów, których mogę się domyśleć. O, ilu jeszcze, żeby pan wiedział? Niech pan dziękuję Bogu, że to tylko kłopoty. Nie jeden zamieniłby się z panem, drogi panie. Powiadam panu, że muszę oplatać się wyobraźnią dookoła cudzego życia. Choć mnie ono wcale nie bawi, wcale nie zajmuje. Raczej po to, by poczuć do niego wstręt. Móc stwierdzić, że jest głupie, niewarte przywiązanie, że człowiek powinien bez żalu rozstać się z nim w każdej chwili. Nie wiem, skąd się bierze, ale jest w nas jak niepokój, co ściska za gardło, ta chęć życia, niczym nie zaspokojona. I której nie sposób zaspokoić, bo życie w trakcie przeżywania go jest tak zachłanne, że nie czujemy jego smaku. Smak tkwi w przeszłości.
którą nosimy w sobie. Chęć życia bierze się stamtąd, ze wspomnień. Do nich jesteśmy przywiązani. Ale przywiązanie do czego? Do tych bzdur, nudów, do tych głupich iluzji, bezsensownych zajęć. Ale to, co teraz jest bzdurą, nudą, powiedziałbym nawet nieszczęściem, prawdziwym nieszczęściem, za 4, 5, 10 lat, kto wie, jakiego nabierze smaku. I choćby te łzy, życie na samą myśl, że się je traci. Zwłaszcza kiedy się wie, że to kwestia dni. Widzi pan tam? Za rogiem? Skryła się. Cień kobiety. Co takiego? To gdzie? Nie widział pan? Skryła się. Kobieta? Moja żona. Pańska małżonka. Czuwa nade mną z daleka. A mnie bierze ochota, niech mi pan wierzył, przepędzić ją na cztery wiatry. Nie ma pan pojęcia, ile ta kobieta dla mnie znosi. Nie śpi, nie je, chodzi za mną dzień i noc, w pełnej odległości. Żeby chociaż wyczyściła z kurzu ten kapeć, który nosi na głowie, albo ubranie. Niepodobne już do kobiety, ale do łachmana. I włosy, wie pan, przyprószył jej pyłu. Taki, co to już nie schodzi. A ma dopiero 34 lata. Nie da pan wiary, jak mnie drażni. Nieraz krzyczę do niej, ty głupia! Potrząsam za ramiona. Przyjmuję wszystko. Patrzy na mnie takim wzrokiem. Takim wzrokiem, że przysięgam panu, ręce mnie świerbią, żeby ją udusić. Ona jak gdyby nigdy nic. Czeka, dopóki się nie oddali i znowu rusza za mną. Widzi pan? Znowu wychyliła głowę za rogu. Biedna kobieta. Jaka tam biedna? Czy wie pan, czego chce? Żebym całymi dniami przesiadywał w domu. Napawał się elegancją mebli i ciszą, przerywaną tylko równomiernym tykaniem zegara w jadalni. Tego chce. Pytam pana, żeby zrozumiał absurd. Co mówię, absurd? Potworne okrucieństwo tego żądania. Pytam, czy wydaje się panu możliwe, żeby domy, wiedząc, że czeka je rychłe trzęsienie ziemi, stały spokojnie w szeregu, wzdłuż placów i ulic, posłuszne planowi regulacyjnemu miejskiej komisji budowlanej, nawet domy z kamienia u licha uciekłyby. A co dopiero człowiek? Wydaje się panu możliwe, żeby mieszkańcy rozbierali się spokojnie do snu, składali ubrania równiutko i wystawali obuwie przed drzwi i po wślizgnięciu się pod kołdrę rozkoszowali się świeżo powleczoną pościelą, czyniąc to wszystko ze świadomością czekającej ich zagłady. Pytam pana, czy to jest możliwe? Być może pańska małżonka... Za pozwoleniem jeszcze nie skończyłem. Gdyby, mój panie, śmierć była jednym z tych dziwnych i wstrętnych owadów, które na nas ktoś nagle spostrzega. Idzie pan ulicą, nagle zatrzymuje pana jakiś przechodzień i dwoma wyciągniętymi palcami... Wybaczy pan, można? Szanowny, pan ma śmierć na sobie. I tymi dwoma palcami chwyta i... rzuca precz.
byłoby wspaniale. Ale śmierć niestety nie jest jednym z tych wstrętnych owadów. A teraz niech pan pozwoli. Coś panu pokażę. Widzi pan tutaj? Tutaj tę siną narośl. Niech pan spojrzy. Wie pan, jak się nazywa? Nazwa przeslotka. Epitelioma. Niech pan powtórzy. Epitelioma się nazywa. Śmierć, rozumie pan? Musnęła mnie. Włożyła mi ten kwiat w usta i powiedziała: zatrzymaj go sobie, mój drogi. Wrócę za 8 albo 10 miesięcy. Czy pan rozumie, że z tym kwiatem w ustach nie mogę siedzieć w domu spokojnie, jak chce tego ta nieszczęsna? Krzyczę do niej: chcesz, żebym cię pocałował? Pocaluj mnie. Mówi: czy wie pan, co zrobiła ostatnio? Zadrasnęła się w warstwie. Szalona. W domu nie bywam. Muszę stać godzinami przed szybami wystaw i przyglądać się subiektom sklepowym. Bo rozumie pan, kiedy poczuję w sobie pustkę, to mógłbym, biorąc odwet za to całe moje życie, zamordować pierwszego lepszego. Zamordować kogoś, kto jak pan spóźnił się na pociąg. Proszę się nie obawiać. Żartuję. Pojawiły się w ostatnich dniach znakomite morele. Jak je pan jada? Ze skórką, nieprawdaż? Naciska się je dwoma palcami, dzielą się na dwie równe połowy i rozchylają jak dwie soczyste wargi. Niech pan zloży moje uszanowanie małżonce oraz córkom na letnisku. Widzę je ubrane na biało albo niebiesko na tle zielonej łąki. Jeszcze proszę o małą przysługę. Nazajutrz rankiem, kiedy pan będzie wracał, wyobrażam sobie, że wioska położona jest w pewnej odległości od stacji, a więc kiedy pan będzie szedł pieszo o świcie, proszę zerwać pierwszy u skraju drogi pęk trawy i przeliczyć zbla. Ile ich będzie, tyle dni jeszcze będę żył. Ale proszę wybrać pęk jak najgrubszy. Gorąco się polecam.
dobranoc, drogi panie. Gotowe jeszcze utrzymywać, że jadą tam ze względu na oszczędności. Potem ledwo znajdą się na letnisku. Im brzydsza i brudniejsza wioska, tym bardziej prześcigają się, żeby ją ozdobić. Dalej w ruch wszelkie możliwe fatałaski. Ach, kobiety, drogi panie. No, ostatecznie to ich żywią. Gdybyś tak zajrzał do miasta, potrzebuje tego i owego. Mógłbyś także, gdyby ci nie było trudno. Dobre sobie, co? Nie było ci trudno. A potem, skoro już tam będziesz, przechodząc obok, no jakże chcesz, moja droga, bym w 3 godziny zdołał załatwić wszystkie sprawunki. A nie przesadzaj, bardzo proste, jak weźmiesz taksówkę. Bieda w tym, że wybrawszy się tylko na 3 godziny, nie zabrałem ze sobą kluczy od mieszkania. To dobre. I przez to? Zostawiłem tę całą górę paczek i paczuszek w przechowalni na dworcu. A sam poszedłem na obiad do restauracji. No potem, żeby trochę ochłonąć z rozdrażnienia, do teatru. Upał był niesamowity. A po wyjściu nie wiem, co z sobą zrobić. Iść się przespać do hotelu. Dochodzi 12:00. O 4:00 rano mam pierwszy pociąg. Dla marnych 3 godzin snu zbyteczny wydatek. No i przyszedłem tu. A teraz na odmianę znów leje. Co za lato. Dziękuję. Prosiłem o gorącą. Tej kawiarni nie zamykają, prawda? Nie, nie zamykają. Wszystkie paczki zostawił pan na dworcu. Tak. A bo co, czy nie są one tam pewne? Wszystkie były dokładnie obwiązane sznurki. Nie, nie o tym myślę, tego nie utrzymuję. Obwiązane sznurkiem, wyobrażam sobie. Z tą szczególną zręcznością, właściwą subiektom przy pakowaniu zakupionych rzeczy. Widział pan ich ręce. Aż miło popatrzeć. Biorą podwójny wielki arkusz papieru, różowy, śliski, tak gładki, że sam jego widok już jest przyjemnością. Chciałoby się go przytknąć do twarzy, chłonąć zapach świeżości. Rozkładają go na ladzie. Potem gestem nie... Po odmierzeniu, widział pan, jak to robią? Zwijają dookoła kciuka i małego palca, rozstawionych na odległość 8 centymetrów, po czym wkładają do torebki. Przyglądam się potem klientowi, czy klientce, którzy wychodzą ze sklepu z paczką zawieszoną na guziku, albo trzymaną w ręku, albo niesioną pod pachą. Obserwuję ich, dopóki nie znikną mi z oczu, wyobrażając sobie, ile rzeczy ja sobie wyobrażam, nie ma pan pojęcia. Ale to mi służy. Służy mi. Służy panu? Przepraszam, co? Czepiać się wyobraźnią, myślą, czepiać się życia. Wnikać, ustawicznie wnikać w cudze życie. Byle nie w życie ludzi, których znam. Nie, w ich życie nie potrafiłbym. Do tego czuję wstręt. W życie obcych. Dookoła nich swobodnie mogę usnuwać wyobraźnię. I to wcale niedowolnie, ale biorąc pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, uchwycone
w tym czy tamtym człowieku. I żeby pan wiedział, ile i jak pracuję, jak dalece udaje mi się zagłębić w ich życie. Widzę dom tego czy owego, żyję w nim, oddycham, nawet czuję. Zna pan ten specyficzny, swoisty zapach każdego domu, pańskiego, mojego. We własnym domu go nie czujemy, bo w nim tchnie nasze życie. Czy pan mnie rozumie? Widzę, że pan potakuje. Potakuje. Bo sądzę, że nie mała to przyjemność wyobrażać sobie tyle rzeczy. Przyjemność? Dla mnie? No, tak sądzę. Jaka tam przyjemność? Niech mi pan powie, czy pan był kiedyś na konsultacji u jakiegoś wziętego lekarza? Ja? Nie, a po co? Nic mi nie dolega. Proszę się nie denerwować. Pytam, żeby wiedzieć, czy pan widział poczekalnię, gdzie czekają pacjenci na swoją kolejkę. Nie wiem, co z sobą zrobić. Iść się przespać do hotelu. Dochodzi 12:00. O 4:00 rano mam pierwszy pociąg. Dla marnych 3 godzin snu zbyteczny wydatek. No i przyszedłem tu. A teraz na odmianę znów leje. Co za lato. Dziękuję. Prosiłem o gorącą. Tej kawiarni nie zamykają, prawda? Nie, nie zamykają. Wszystkie paczki zostawił pan na dworcu. Tak. A bo co, czy nie są one tam pewne? Wszystkie były dokładnie obwiązane sznurki. Nie, nie o tym myślę, tego nie utrzymuję. Obwiązane sznurkiem, wyobrażam sobie. Z tą szczególną zręcznością, właściwą subiektom przy pakowaniu zakupionych rzeczy. Widział pan ich ręce. Aż miło popatrzeć. Biorą podwójny wielki arkusz papieru, różowy, śliski, tak gładki, że sam jego widok już jest przyjemnością. Chciałoby by się go przytknąć do twarzy, chłonąć zapach świeżości. Rozkładają go na ladzie. Potem gestem niewymuszonym, pełnym elegancji, układają po środku lekki materiał, równo złożony. Grzbietem dłoni unoszą od spodu jeden brzeg papieru, potem wierzchem drugi i z wdziękiem już tylko dla umiłowania samego kunsztu dokonują na nim zagięcia. Potem z jednej i z drugiej strony składają rogi w trójkąt i chowają pod spód. Wyciągają rękę do pudełka ze sznurkiem, odmierzają potrzebną długość i wiążą tak szybko, że nim człowiek zdoła ochłonąć z podziwu nad ich zręcznością, już wręczają panu gotową paczkę do włożenia na palec. Widzę, że pan wiele uwagi poświęcił sklepowym subiektom. Ja? Drogi panie, całe dnie na tym trawię. Mogę godzinami patrzeć przez szybę na to, co dzieje się w sklepie. Zapamiętuję się wtedy. Zdaje mi się, że jestem... Chciałbym być jedwabiem, tą lamówką, tą czerwoną czy niebieską wstążką, którą subiekci po odmierzeniu... Widział pan, jak to robią? Zwijają dookoła kciuka i małego palca, rozstawionych na odległość 8 centymetrów, po czym wkładają do torebki. Przyglądam się potem klientowi, czy klientce, którzy wychodzą ze sklepu z paczką zawieszoną na guziku albo trzymaną w ręku. Nie, nie zamykają. Wszystkie paczki zostawił pan na dworcu. Tak. A bo co, czy nie są one tam pewne? Wszystkie były dokładnie obwiązane sznurki. Nie, nie o tym myślę, tego nie utrzymuję. Obwiązane sznurkiem, wyobrażam sobie. Z tą szczególną zręcznością, właściwą subiektom przy pakowaniu zakupionych rzeczy. Widział pan ich ręce. Aż miło popatrzeć.
Biorą podwójny wielki arkusz papieru, różowy, śliski, tak gładki, że sam jego widok już jest przyjemnością. Chciałoby się go przytknąć do twarzy, chłonąć zapach świeżości. Rozkładają go na ladzie. Potem gestem niewymuszonym, pełnym elegancji, układają po środku lekki materiał, równo złożony. Grzbietem dłoni unoszą z spodu jeden brzeg papieru, potem wierzchem drugi i z wdziękiem, już tylko dla umiłowania samego kunsztu, dokonują na nim zagięcia. Potem z jednej i z drugiej strony składają rogi w trójkąt i chowają pod spód. Wyciągają rękę do pudełka ze sznurkiem, odmierzają potrzebną długość i wiążą tak szybko, że nim człowiek zdoła ochłonąć z podziwu nad ich zręcznością, już wręczają panu gotową paczkę do włożenia na palec. Widzę, że pan wiele uwagi poświęcił sklepowym subiektom. Ja? Drogi panie, całe dnie na tym trawię. Mogę godzinami patrzeć przez szybę na to, co dzieje się w sklepie. Zapamiętuję się wtedy. Zdaje mi się, że jestem... Chciałbym być jedwabiem, tą lamówką, tą czerwoną czy niebieską wstążką, którą subiekci po odmierzeniu... Widział pan, jak to robią? Zwijają dookoła kciuka i małego palca, rozstawionych na odległość 8 cm, po czym wkładają do torebki. Przyglądam się potem klientowi, czy klientce, którzy wychodzą ze sklepu z paczką zawieszoną na guziku, albo trzymaną w ręku, albo niesioną pod pachą. Obserwuję ich, dopóki nie znikną mi z oczu, wyobrażając sobie, ile rzeczy ja sobie wyobrażam, nie ma pan pojęcia. Ale to mi służy. Służy mi. Służy panu? Zamordować kogoś. Kto jak pan spóźnił się na pociąg. Proszę się nie obawiać. Żartuję. Pojawiły się w ostatnich dniach znakomite morele. Jak je pan jada? Ze skórką, nieprawdaż? Naciska się je dwoma palcami, dzielą się na dwie równe połowy i rozchylają jak dwie soczyste wargi. Niech pan zloży moje uszanowanie małżonce oraz córkom na letnisku. Widzę je ubrane na biało albo niebiesko na tle zielonej łąki. Jeszcze proszę o małą przysługę. Nazajutrz rankiem, kiedy pan będzie wracał, wyobrażam sobie, że wioska położona jest w pewnej odległości od stacji, a więc kiedy pan będzie szedł pieszo o świcie, proszę zerwać pierwszy u skraju drogi pęk trawy i przeliczyć źdźbła. Ile ich będzie, tyle dni jeszcze będę żył. Proszę wybrać pęk jak najgrubszy. Gorąco się polecam.
was, drogi panie. Żeby chociaż wyczyściła z kurzu ten kapeć, który nosi na głowie, albo ubranie niepodobne już do kobiety, ale do Lachmana. I włosy, wie pan, przyprószył jej pyłu, taki, co to już nie schodzi, a ma dopiero 34 lata. Nie da pan wiary, jak mnie drażni. Nieraz krzyczę do niej, głupia, potrząsam za ramiona. Przyjmuję wszystko, patrzy na mnie takim wzrokiem, że przysięgam panu ręce mnie świerbią, żeby ją udusić. Ona jak gdyby nigdy nic. Czeka, dopóki się nie oddali i znowu rusza za mną. Widzi pan? Znowu wychyliła głowę za rogu. Biedna kobieta. Jaka tam biedna? Czy wie pan, czego chce? Żebym całymi dniami przesiadywał w domu. Napawał się elegancją mebli i ciszą, przerywaną tylko równomiernym tykaniem zegara w jadalni. Tego chcę. Pytam pana, żeby zrozumiał absurd. Co mówię, absurd? Potworne okrucieństwo tego żądania. Pytam, czy wydaje się panu możliwe, żeby domy, wiedząc, że czeka je rychłe trzęsienie ziemi, stały spokojnie w szeregu, wzdłuż placów i ulic, posłuszne planowi regulacyjnemu miejskiej komisji budowlanej. Nawet domy z kamienia u licha uciekłyby. A co dopiero człowiek? Wydaje się panu możliwe, żeby mieszkańcy rozbierali się spokojnie do snu, składali ubrania równiutko i wystawali obuwie przed drzwi i po wślizgnięciu się pod kołdrę rozkoszowali się świeżo powleczoną pościelą, czyniąc to wszystko ze świadomością czekającej ich zagłady. Pytam pana, czy to jest możliwe? Być może pańska małżonka... Za pozwoleniem jeszcze nie skończyłem. Gdyby, mój panie, śmierć była jednym z tych dziwnych i wstrętnych owadów, które na nas ktoś nagle spostrzega. Idzie pan ulicą, nagle zatrzymuje pana jakiś przechodzień i dwoma wyciągniętymi palcami... Wybaczy pan, można? Szanowny, pan ma śmierć na sobie. I tymi dwoma palcami chwyta i rzuca.